Choć dziś w Wiśle było nawet 8 stopni Celsjusza na plusie, to nie brakowało fanów sportów zimowych. Ruszył wyciąg narciarski Siglany. Tym samym miasto inauguruje sezon narciarski. Bardzo dobre. Nie mógł się pan doczekać tego sezonu narciarskiego? Zawsze, co roku tak jest. Wisła najlepszym miejscem do jeżdżenia? Nie, na Wisła to jest na rozgrzewkę, a później już trudniejsze trasy. Jak na ten czas to bardzo dobrze, bo to jedyny wyciąg, który działa w Wiśle. Byłem jeszcze tydzień, w piątek byłem na Złotym Krzyżu, no, a tam były gorsze warunki, tu są lepsze. Grudzień i 8 stopni mamy. Tak, przydałoby się, żeby było przynajmniej minus 2-3, ale nie ma. Nie ma co na to liczyć. Ale lepsza taka pogoda jak inna, jakby w domu człowiek siedzi przed telewizorem. W tym sezonie do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów będzie w Wiśle 12 stacji narciarskich. Na wielu stokach w porównaniu z poprzednim sezonem dużo się zmieniło. Zmiany na poszczególnych naszych stacjach to głównie inwestycja w rozbudowę systemu naśnieżania. Na poszczególnych stacjach pojawiły się też inwestycje, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, rozbudowa bazy gastronomicznej i tego typu. Nowe ratraki również zostały zakupione. Do sezonu szykują się też wiślańskie Skolnity, które przygotowały system ulg dla najmłodszych. Bilety dla dzieci odpowiednio do 4, 8 i 12 roku życia mają być znacznie tańsze. Można będzie także korzystać z Penguin Pass, czyli rocznego karnetu, który jest naliczany od pierwszego odbicia przy bramkach. Jest gdzie pojeździć, infrastruktura co roku jest coraz bardziej bogata, coraz więcej wyposażenia, coraz lepiej przygotowane stoki, co zresztą widać chociażby tutaj na miejscu, więc mam nadzieję, że zima mimo tych różnych głosów, różnych obaw, które towarzyszyły nam jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu, będzie taką, która będzie dla nas wszystkich, zarówno dla klientów, ale również i właścicieli, zadowalającą. Sezon zimowy w Wiśle to także szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Wśród nich Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy czy Sylwester na Stoku.